kto tutaj był, nie żałował. Muzyka. Śpiew, taniec. A do tego smakołyki, rękodzieło i beztroska rodzinna atmosfera. A wszystko okraszone wspaniałą pogodą. Mazowsze dla małych i dużych, czyli drugi rodzinny piknik z zespołem Mazowsze. Rodzice, rodzice rodziców, dzieci. Z uśmiechem witani przed salą widowiskową, tym razem ukrytą za wielką sceną, na której co chwilę zmieniali się artyści, a wszyscy bez wyjątku dawali radość familijnej widowni. Impreza wypełniona po brzegi muzyką, śpiewem i tańcem, śmiechem i zabawą. Warsztaty artystyczne, pokazy cyrkowe, zamki, zjeżdżalnie, występy zaprzyjaźnionych zespołów i orkiestr, jarmark rękodzieła artystycznego i przede wszystkim zespół Mazowsze. Piknik rodzinny stał się tradycją Mazowsza. W parku w Karolinie jest pałac, w którym zaczęła się historia zespołu. Przemierzając hektary po łaci parku, trafimy do sali kameralnej. Tu Quattro di Tromboni, koncert na instrumentach dętych. Dalej karczma, przy której najlepiej brzmi porywająca do tańca muzyka kapeli warszawskiej imienia Staśka Wielanka. W dobry nastrój muzycznie wprowadzał jako pierwszy koncertujący na dużej scenie Big Band Błonie. Ale wróćmy do gospodarza pikniku. Tym razem Mazowsze zaprezentowało się publiczności w kilku odsłonach, między innymi podczas koncertów Mazowsze Symfonicznie. Dzieci bawiły się w specjalnie przygotowanej strefie dziecka, gdzie jedną z atrakcji była grupa cyrkowa, a z nimi nauka żonglerki i wirujące talerze. Tłumy maluchów, ale też dorosłych gromadziły warsztaty z tańca prowadzone przez artystów baletu Mazowsze. Uśmiechy, a raczej eksplozja radości były najlepszym komentarzem do nauki tańca z Mazowszem. Zawsze marzyłam, żeby tańczyć taniec ludowy. I wreszcie się pojawiła taka sposobność. To jeszcze gdzie w mateczniku Mazowsze. Mnie osobiście bardzo to przypadło do gustu. Razem z dziećmi może mogliśmy poznać różne kroki. Ja bardzo się dobrze bawiłam. Mam nadzieję, że moje dzieci też. Niestety mąż nie mógł przyjść, bo odpoczywa. Ale polecam wszystkim taką rodzinną zabawę. A tak wyglądała prezentacja roztańczonych z Mazowszem, czyli uczestników warsztatów tanecznych prowadzonych przez długie miesiące w siedzibie Mazowsze. Kulminacją pierwszego dnia był koncert Mazowsze Patriotycznie. Koncert chóru, baletu i orkiestry Mazowsza pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. Chór przygotował Mirosław Ziomek, a balet Wioletta Milczuk. Zmierzch nad Karolinem zakończył pierwszy dzień rodzinnego pikniku z zespołem Mazowsze, a gospodarze pikniku w ten sposób powitali też lato. Patriotyczna aura, która unosiła się podczas już tego zmierzchu,
to też piękne zakończenie, bo to też jedna z ważniejszych działań właśnie zespołu Mazowsze. Patriotycznie pobudzać jednak ten patriotyzm, nie zohydzać go, a dawać mu nowe światło, nowe spojrzenie. Dlatego myślę, że warto. Stąd ten pomysł właśnie, żeby tę płytę, którą żeśmy nagrali w 70. rocznicę urodzin właśnie Mazowsza, w stulecie niepodległości Polski, żeby ją zapromować tutaj właśnie w taki sposób. No i fajnie, że pogoda dopisała, a poza tym przewinęło się mnóstwo ludzi. Bardzo się z tego cieszę.